Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym rozważaniu Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego rozważania będą wydarzenia czasów końca. E, oczywiście wszystko w oparciu o Ewangelię według Świętego Mateusza. Razem ze mną w rozważaniu Pisma Świętego biorą dzisiaj udział Julian, Estera, Łukasz, a ja na imię mam Mariusz. Zanim przystąpimy do czytania Pisma Świętego, rozmawiania o tym, co rzeczywiście w tej Ewangelii Mateusza jest takiego szczególnego, chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Panie Boże, dziękujemy Tobie z całego serca za to, że możemy studiować Słowo Twoje Święte. Dziękujemy za pismo święte, które mamy i dziękujemy też za ten temat, który będziemy dzisiaj studiować o wydarzeniach czasów końca. Proszę o mądrość dla nas, niech Twój Święty stąpi na nasze serca i nasze myśli i błogosław nas wszystkich w imieniu Pana Jezusa Amen. 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 Wydarzenia czasów końca to takie trochę e, dziwne stwierdzenie, o co w ogóle chodzi. Oczywiście mówimy o czasach, które poprzedzają powtórne przyjście Pana Jezusa. Ale dzisiejsze rozważanie opiera się nie tylko o te urywki Ewangelii według świętego Mateusza, które mówią o tych wydarzeniach, które poprzedzą przyjście Pana Jezusa, powtórne przyjście Pana Jezusa na Ziemię. Ale mówimy też o tym, co jest napisane w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, a tam jest taka bardzo bezpośrednia rozmowa Jezusa Chrystusa z tymi, którzy byli duchowymi przywódcami w tamtym czasie. Pan Jezus rozmawia od serca, ale bardzo bezpośrednio i wydaje mi się, że warto byłoby sięgnąć do tego 23 rozdziału Ewangelii Mateusza po to, żeby zobaczyć, jakiego rodzaju zarzuty Pan Jezus kieruje do osób, które powinny być wzorem. Które powinny być dla ludzi jakimś dobrym przykładem i w nauczaniu, i, i w przykładzie życia. Jak Pan Jezus jednak widzi ich postawę? Pan Jezus po raz ostatni rozmawia z przywódcami tak oficjalnie i czuje, że musi powiedzieć im mocno, żeby do nich dotarło bo prawie za każdym razem wypowiada takie słowa, biada wam i mówi obłudnicy, więc y, naprawdę znał serca tych ludzi i mógł tak ostro się wypowiedzieć. Wypowiadał się tak ostro, bo rzeczywiście mówi na przykład tak, Wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. Czyli pokazuje taką obłudę, i bardzo często to powtarza się, um, mówiąc o różnych przypadkach. Jakie inne zarzuty pan Jezus kieruje pod adresem tych przywódców, o których już trochę usłyszeliśmy? Nie właśnie zawsze. Takie dziwne się to wydawało. Wszystko, więc cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według czynków ich nie postępujcie. Mówią, ale nie czynią. No chyba bez komentarza. Co jeszcze? Co jeszcze Pan Jezus zarzuca tym osobom? No, ma też zarzuty bardzo konkretne dotyczące przestrzegania Bożego Prawa i tego, że pewne przepisy, które stosowali, sprawiało, sprawiały, że, że to prawo było łamane. Tutaj w kilku miejscach się to po, powtarza. Tak samo kwestia ewangelizacji. Mówi, po co robicie ewangelizację? Po co szukacie kogoś, skoro potem tak naprawdę ten człowiek staje się gorszy od was? Dla mnie wiersz szesnasty jest zdumiewający. Jezus mówi, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie, kto by przysiąg na świątynię, to nic. Ale kto by przysiągł na złoto świątyni, oto ten jest związany przysięgą. No, to chyba szczyt obłudy, już. Jak ktoś przysięgał na świątynię, zwłaszcza myślę jakiemuś poganinowi, pewnie tamten myślał, no to najświętsza rzecz dla nich. A ten. Uśmiechał się w duchu i mówił sobie, Gdybym ja przysiąg na złoto świątyni, no to musiałbym dotrzymać słowa. Ale tak jak na świątynię, to nic. O Jezus mówi, biada wam obłudni, a do tego jeszcze mówi ślepi przewodnicy. No właśnie. Rolą przewodnika jest coś zupełnie innego. Przewodnik to ktoś, kto jest mądry, kto coś wie. Wie więcej od tych, którzy hmm. potrzebują jakiegoś pokierowania. A ci ludzie być może myślą o sobie, że pełnią tę rolę bardzo dobrze, ale w oczach Pana Jezusa wygląda to zupełnie inaczej. Chcę podkreślić kilka myśli. Na przykład w wierszach od 6 do 8 Pan Jezus mówi o tym, że to co ich charakteryzuje to to, że lubią pierwsze miejsce w synagogach. Znaczy to nie jest tak, że problemem jest usiąść na pierwszym miejscu w synagodze, tylko oni lubią to robić. Mhm. Zobacz, jest powiedziane, że oni lubią, gdy ludzie ich nazywają nauczycielem, ojcem takim duchowym. No właśnie, lubią to. To, że są nauczycielami, nikim tego nie odbiera, prawda? Ale oni lubią to, a więc akcent jest położony na intencje, na takie nieczyste. W sprawach duchowych to rzeczywiście mhm. trudno coś takiego zaakceptować. Werset 13 mówi... Że zamykają przed innymi królestwo Boże. No to już jest w ogóle dramat, słuchajcie. Przecież ich rola to jest jakby zbliżanie innych ludzi do Boga. A oni sami nie chcą wejść, mówi Pan Jezus? No to jeszcze pół biedy, bo to jest ich wybór, ale jest powiedziane innym zabraniają. I cały czas mówimy o przewodnikach. Naprawdę sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ ten naród tak naprawdę nie ma na kogo patrzeć, nie ma hmm. kogo naśladować, nie może liczyć na jakieś mądre rady. A więc w jaką stronę pójdą ludzie? Dlatego Pan Jezus używa takich mocnych słów biada wam. Mówi do nich, wy jesteście jak groby pobielane. No, ktoś powie, to jest obraźliwe. No, to jest sprawiedliwe. Ta ocena nie jest na wyrost. Pan Jezus dokładnie wie, co jest w nich. Te groby pobielane na zewnątrz, no białe, wydawałoby się czyste, sprawiedliwe, ale wewnątrz mówi, no my wiemy, co w grobach się mieści. Także słuchając tego wszystkiego widzimy ogromny dramat całego narodu i ludzi, którzy mieli być przewodnikami, bo się całkowicie pogubili, ale i ludzi, którzy naprawdę zostali jak te owce bez pasterza. Wydaje mi się, że jeszcze też ciekawa jest rzecz taka, że Jezus na końcu, też przed końcem tego rozdziału jeszcze robi taką uwagę wo wobec faryzeuszy, Kapłanów mówi o nich, że, że przez to, że ubieracie groby proroków, tak naprawdę podpisujecie się pod tym, co im uczyniono. I to jest rzeczywiście bardzo mocne słowo. Potem jest też napisane, żeby was obciążyła cała krew przelana od Abla aż do Zachariasza. To jest rzeczywiście zadziwiające, bo. W tym miejscu Jezus mówi wprost, że jesteście winni przelania, przelania niewinnej krwi, krwi tych, którzy byli posłani przez Pana bo Boga. Bardzo mocne słowa. Ten wiersz 14 też mówi, biada <laughs> wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obudnicy, że pożeracie domy wdów. I to pod przykrywką długich modlitw. Przecież oni powinni być opiekunami tych samotnych kobiet, które w starszym wieku się borykają, a tutaj pożerają je. Żerują na, na cudzym nieszczęściu, na, prawda? Na cudzej biedzie. Mm -hmm. 23 werset mówi, zobaczcie, biada wam, że oddajecie dziesięcinę z mięty, kopru, kminku, ale to nie jest problem. Problem polega na tym, że Pan Jezus mówi, ale brakuje wam sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. A więc z jednej strony bardzo aktywni, bardzo skrupulatni, ale tak naprawdę w ważnych rzeczach zupełnie obojętni. No bo czymże jest ofiarność i skrupulatność w przestrzeganiu Bożego Prawa, jeżeli zabraknie ci tak naprawdę wierności, miłosierdzia, sprawiedliwości, zupełnie rozmija się z celem, ale oni czują się dobrze. Ale nic dziwnego, skoro 24 werset mówi, że przecedzają komara, a połykają wielbłąda, więc te naprawdę ważne rzeczy są dla nich zupełnie niedostępne. Oni nie myślą o tym, co jest na pierwszym planie. Zajmują się po prostu jakimiś marginalnymi sprawami, które wypełniają im całe życie, ale w rzeczach zasadniczych są naprawdę daleko od Pana Boga. Ja bym chciał jednak zwrócić uwagę na to, że to ma być dla nas pewna przestroga, bo ludzie byli grzeszni i są grzeszni. Wszyscy jesteśmy grzeszni. I możemy błądzić podobnie jak oni. I to trzeba sobie brać dobrze do serca, żeby to była dobra lekcja dla nas. Jak najbardziej. Słowo Boże jest cały czas aktualne. Rzeczywiście warto się w jakiś sposób zmierzyć, osobiście zmierzyć z tymi e, urywkami pisma świętego, które niby dotyczą innych ludzi, ale przecież mogą mieć charakter uniwersalny. Zwłaszcza gdy chodzi o obłudne zachowania. Niektórzy mówią, że każdy człowiek nosi maskę, nawet jakieś makijaże czy coś takiego. To jest przykrywanie tej prawdy. A w słowach tym bardziej. Chcemy ładnie wyglądać, chcemy się pokazywać przed innymi, trochę innymi niż naprawdę jesteśmy w domu. Więc to wszystko są pewne wyrazy. Bym powiedział taki obłudy, tylko czasami tego się nie widzi, bo to wydaje się, że takie niewielkie. Pewnie tak myśleli też Żydzi. Być może. Ale wiecie, jakby tak sumując to wszystko, można zauważyć, że pan Jezus, rozmawiając z nimi w taki bardzo bezpośredni sposób, nie wyrzuca z siebie jakiejś frustracji, kiedy już napatrzył się na to wszystko i mówi: Teraz muszę wam wygarnąć, mówiąc tak kolokwialnie. Otóż tak nie jest. Myślę, że Pan Jezus rozmawia z nimi pełen troski, pełen miłości do nich. On chce im pomóc. Przecież zbliżają się już powoli te dni, kiedy Pan Jezus zostanie ukrzyżowany, odejdzie z tej ziemi. No cóż można dla nich zrobić? Więc podejmuje próbę takiej rozpaczliwej, taką rozpaczliwą próbę pomocy po prostu tym ludziom, którzy tak bardzo są zagubieni. Ale ostatecznie musi powiedzieć, że jest przykro. Jeżeli nie przyjmą, a wszystko wskazuje na to, że. Na tym etapie nie przyjmowali jego pouczenia, to mówi m.in. tutaj, a czytamy w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale w 38, oto wam dom wasz pusty zostanie. Pełne smutku stwierdzenie, to, co teraz macie, zostanie spustoszone. Niestety, ale idźmy dalej, bo tak jak wspomniałem, dzisiaj <Ky> rozważamy 23 rozdział a więc tę rozmowę, taką bardzo bezpośrednią rozmowę Pana Jezusa z przywódcami. I zwracamy uwagę na 24 rozdział Ewangelii Mateusza, który koncentruje się właśnie na tych wydarzeniach eschatologicznych, takich, no często dramatycznych, ale wszystko zaczyna się w sumie tak, tak normalnie. Otóż Pan Jezus idzie z uczniami gdzieś przez te zabudowania świątyni. Uczniowie, chyba jak wszyscy Żydzi, są zachwyceni tymi widokami, bo na pewno były niezwykłe, i podziwiają to, co rzeczywiście jest ich chlubą, ich, ich radością, ich całym szczęściem. A Pan Jezus, w sposób bardzo bezpośredni, jakby wchodzi w ten ich pokój, poczucie szczęścia, i mówi: że kamień na kamieniu tutaj nie pozostanie. Wszystko zostanie rozwalone. No i uczniowie są pewnie zszokowani, nie dziwię się im wcale, kiedy mają okazję gdzieś na osobności pytają Pana Jezusa, o co pytają? Powiedz nam. Kiedy to się stanie? Tak. Jaki I będzie, będzie znak, znak Twojego przyjścia i końca świata? A więc kiedy Pan Jezus mówi o zburzeniu Jerozolimy, to im to się kojarzy jednoznacznie. To będzie musiał być koniec świata, nic hmm. innego. W żadnych innych okolicznościach Jerozolima nie będzie zburzona. No cóż, my wiemy, że to tak wcale niekoniecznie musiało być. I nie było. Mhm. Ale Pan Jezus od, odnosi się jakby do tego pytania, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A zarazem jest to w kontekście zburzenia Jerozolimy. 24 rozdział to taki rozdział, w którym czytamy i o zburzeniu Jerozolimy, a więc o tym, co ma się wydarzyć, zanim to się stanie. Ale też jest mowa o tym, co się będzie działo, zanim będzie powracał Pan Jezus na ziemię. Pewne wydarzenia są tutaj jakby podwójnie opisywane, i chciałbym, żebyśmy teraz po kolei sobie to rozważyli. Powiedzmy, jakie znaki mają poprzedzać powtórne przyjście Pana Jezusa? Spoglądamy na 24 rozdział od wiersza 1 do 14. Co tam Pan Jezus wymienia jako takie sygnały, które mają nam. Uświadamiać, że naprawdę przyjście Pana Jezusa jest bliskie. Powiedziane jest, powstanie też naród przeciwko narodowi i Królestwo przeciwko Królestwu i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do, do was dla imienia mego. Dziękuję bardzo. E to nie są dobre wieści, prawda? Jak ktoś powie, no ale zawsze były wojny, zawsze były epidemie, zawsze były jakieś wieści wojenne, ludzie się czegoś bali, ale Pan Jezus mówi, że chyba będzie to w takim jakimś nasileniu, że ludzie powiedzą, no tego jeszcze nie było, albo co teraz się stanie, myśląc wręcz z taką troską o, o całym naszym świecie, który znamy, prawda, o naszej Ziemi. To, co jest bardzo smutne, to jest to, że na jakby tą całą listę tych wydarzeń Jezus rozpoczyna od czegoś, co wydaje się być zapowiedzią całej historii chrześcijaństwa. Tutaj jest powiedziane, że wielu przyjdzie w moim imieniu i wielu zwiodą, i to się nawet potem też jeszcze raz powtarza, że też będą fałszywi prorocy. Wydaje się, że pan Jezus ostrzega, że niestety świat chrześcijański nie będzie taki, jaki by się chciało, żeby był że wielu będzie powoływało się na Jezusa i to w tych czasach bezprzewidzialnie po Jezusie i po, potem też, pra, pra, prawda, kiedy się to działo, a także i na końcu hi, historii niestety. Wiele się będzie powoływało na Jezusa, będzie mówiło w jego imieniu ten, te słowa Jezus będą się powtarzały, ale i, i wielu też będzie ich słuchało. Niestety nie będzie szło za, za tym to, co Pan Jezus nazywa na, tym takim prawdziwym, szczerym od serca nawróceniem. Bardzo smutne, bo jest to jakby kontynuacja tego, co było w 23. rozdziale, gdzie, gdzie ta obłuda doprowadziła, że z tej wywyższonej pozycji ci ludzie, którzy mieli służyć ludziom i być pośrednikami wobec Pana Boga, zeszli niemalże na, na, na całe dno duchowej, na samo dno duchowej ciemności. I mówię, że na tym się ta historia nie skończy. No, niestety, będzie dużo, dużo złych rzeczy, ale kiedy czytamy ten urywek, który wskazałem do, do wiersza 14, to mamy tam, tam też pewien pozytywny aspekt, e, no jakiś znak, który rzeczywiście może nas wręcz cieszyć, a na pewno nie niepokoić. Co tam jest takiego powiedzianego? I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie na świadectwo po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Czyli do samego końca Ewangelia będzie zwiastowana. Ewangelia to dobra nowina, to jest pewien ratunek od Boga, który ludzie będą cały czas mogli poznawać. I ja wiem, że w tym całym opisie jest tyle nieszczęść, że to może człowiekowi wypełnić całe życie. Ale mimo to czytamy, kto wytrwa do końca? Będzie zbawiony. Czyli będzie można w jakiś sposób zachować wiarę, będzie można usłyszeć o Panu Bogu, będzie można związać z Nim swoje życie. I oczekiwać na wydarzenia, które przecież w efekcie nie są straszne. Lecz przeciwnie, to jest koniec strasznych wydarzeń, które ludzie tutaj sobie nawzajem na ziemi potrafią zgotować. A nawet, może to będzie trzeba przed tym wytrwać. Bardzo proszę. Dla mnie tutaj jest szczególnie interesujące to porównanie. Wiersz szósty mówi usłyszycie o wojnach wieści wojenne, ale mówi, baczcie, abyście się nie trwożyli. Bo to musi się tak stać. To takie niby normalne wojny. Są gorsze rzeczy. I później wiersz dwunasty chyba podsumowuje to wszystko. Mówi, a ponieważ bezprawie się rozmnoży. Czyli moglibyśmy patrzeć na różne te wydarzenia. Generalnie Jezus mówi, bezprawie się rozmnoży. Natomiast miłość... Wielu oziębnie. To jest tragedia, to jest podsumowanie wszystkiego. Więc cokolwiek byśmy czytali w gazetach, słuchali, czy tak dalej, dowiadywali się o wojnach, o różnych rzeczach, to możemy to zauważyć, że to bezprawie się powiększa coraz bardziej. Lekko nie jest i lżej nie będzie. Nie będzie. Biblia nie zapowiada takiego okresu wielkiej szczęśliwości, który będzie poprzedzał. Powtórne przyjście Pana Jezusa. A wręcz przeciwnie, czytamy o takim jęku bezla, bezradnych narodów, o czymś, co sprawi, że, że ludzie będą tracili nadzieję, będą truci, tracili radość życia, będą zatrwożeni, będą tym wszystkim naprawdę bardzo, bardzo zmęczeni. Dlatego my, kiedy mówimy o powtórnym przyjściu Chrystusa, to mówimy o czymś radosnym, mówimy o spełnieniu naszych nadziei, mówimy o po prostu czymś, na co warto czekać. Bo na ziemi nie znajdziemy tego, co to może nam dopiero dać Pan Bóg? Ale moi drodzy, przejdźmy do kolejnego urywka, który w tym 24 rozdziale, od 15 wiersza do wiersza 22, mówi szczególnie o zburzeniu Jerozolimy. Pan Jezus przygotowuje chrześcijan na to wydarzenia i mówi, w jaki sposób rzeczywiście wtedy powinni się zachowywać, ażeby byli bezpieczni. Co tam jest powiedziane. Przeczytam. No bardzo proszę. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydem spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niechaj uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módźcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Tak, zobaczcie, Pan Jezus mówi: Nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu. Wiemy, że ludzie mówili swego czasu krew Jego na nas i na dzieci nasze. Pan Jezus mówi, będzie bardzo ciężko w Jerozolimie, jak przyjdzie ten czas, kiedy będzie miała być zburzona. Dlaczego chrześcijanie się o tym dowiadują wcześniej. Jezus chciał, żeby ci, którzy Mu służą, żeby mieli lepiej na tym świecie. I dlatego też przepowiedział pewne rzeczy. Jak w tym wypadku, a żeby chrześcijanie mogli się ratować. Jak zobaczycie to wszystko, Jerozolimę otoczoną od wojsk, uciekajcie. Inni wchodzili do tej Jerozolimy i zginęli. Ponad milion ludzi zginęło tam. A chrześcijanie uciekli do maleńkiego miasteczka, Pella i uratowali się. To jest właśnie piękne, że patrzymy na pewne proroctwa, pewne zapowiedzi tego, co ma przyjść. I widzimy, że jest to niesamowicie praktyczne. Że Pan Jezus nie mówi nam, chrześcijanom, o tym, żeby mieć pewną wiedzę na temat przyszłości. W tym jest ratunek. Zobaczcie, z obietnic trzeba skorzystać, idąc jakby praktycznie z wiarą, drogą, którą tutaj widzimy. A, a trzeba rzeczywiście zaufać. Nie wchodź do domu, nie zabieraj tego, co tam jest. Jak jest okazja uciekać z Jerozolimy, uciekaj szybko. No bo te wypowiedzi z Pisma Świętego o tym świadczą. Ci, którzy to zrobili, uratowali, uratowali się. się. A ci, którzy zwlekali, no cóż, Rzymianie, którzy na jakiś czas, jak mówi historia, odstąpili od Jerozolimy i to był ten moment, który chrześcijanie dobrze rozczytali. Można uciekać, ale ci, którzy by chcieli troszeczkę jeszcze tak, ten czas wydłużać sobie, mówię tu o pobycie w Jerozolimie, w końcu to czekali się momentu, kiedy Rzymianie wrócili i już nie odstąpili, a później już czekała całe miasto ogromna tragedia. A więc mamy do czynienia z obietnicami, które spełnią się, czy nam się to podoba, czy nie. I to dokładnie. Dokładnie się to wszystko spełni, ale patrzymy też na to, że dla ludzi wierzących kryje się w tym prawdziwy, dobry ratunek. I, też, i też Jezus mówi, że ta mądrość polega też na, na tym, żebyśmy czerpali z całego Pisma Świętego. Tutaj się odnosi do księgi Daniela i mówi: prorok to zapowiedział, a więc czytajcie też i to. Bo to prostwo też mu mówi o czasach, oczywiście symbolicznie mówię o czasach końca. I Jezus mówi, pamiętajcie, że, że, że ta ohyda spustoszenia ma swoje konkretne znaczenie I że w przyszłości to też będzie miało swoje znaczenie, swoje odbicie. A więc czytajcie, Ewangelia, też czytajcie Księgę Daniela, bo w niej jest też napisane, co robić. Pan Jezus poważnie traktował Daniela i wiedział, że jest tam przesłanie dla ludzi w tym konkretnym czasie. Ale popatrzmy na kolejne wersety tego 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, może od wiersza 23 do 26, bo Pan Jezus mówiąc o swoim powtórnym przyjściu mówi, że znowu nie będzie to wcale takie łatwe, gdy myślimy o czekaniu, że będą różnego rodzaju niebezpieczeństwa zagrażały ludziom wierzących. Jakie to niebezpieczeństwa? Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam nie wierzcie, Powstaną bowiem fałszywi Mesjaszy i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie, gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Dziękuję bardzo. Więc ludzie czekają na powtórne przyjście Pana Jezusa i dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Mistyfikacja. Mistyfikacje. Się... I nie są to rzeczy wcale takie, wiecie, takie zwiedzenia szyte grubymi nićmi. Bo Pan Jezus ludziom wierzącym mówi hmm. nie wychodźcie, nie wierzcie. Chodzi o co? Kiedy człowiek patrzy na różnego rodzaju oszustwa, nie może sam w sobie powiedzieć, ja wiem, jak jest naprawdę, mi to nie zagraża, ja kontroluję sytuację. No, wiecie, Kiedy się coś widzi, jest się świadkiem czegoś, mm -hmm. to nam może nasze zmysły i w ogóle to, jak odbieramy świat, może nam naprawdę sporo namieszać. I można pójść za rzeczami, które nie są prawdziwe, a tych nieprawdziwych będzie sporo. Fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy. Cuda, a więc takie rzeczy, które działają na zmysły, które mi się łatwo zafascynować. Ale jest to zagrożenie, a nie pomoc w tym, żeby czekać na przyjście Chrystusa. Dlatego powinniśmy to sobie przypominać, czytać Słowo Boże, żebyśmy. Trzymać wiedzieli. się tego Słowa i nie czuć się silnym, słuchajcie, nie czuć się silnym, bo my nie jesteśmy silni jako ludzie. Coś tam wiemy, ale Pan Bóg, dając na pewną wiedzę, ostrzega też konkretnie, jak mamy się zachowywać. Wydźwięk tych słów jest rzeczywiście bardzo, bardzo poważny, no bo jak sobie to wyobrazić, że ma przyjść Jezus Chrystus, pra, prawda, i te wszystkie znaki potężne będą temu towarzyszyły, to jest napisane wprost, że będzie ktoś, kto będzie, kto wcześniej będzie to udawał. I to na tle, żeby zwieści wybranych, jak już sobie powiedzieliśmy. A więc jest to bardzo poważne ostrzeżenie. Tak samo jak przed wyjściem z Jerozolimy, przed tą, tą tra tragedią, pan Jezus ostrzegał chrześcijan. Tak samo też inaczej na końcu mówi: Uważajcie, bo to będzie też takim właśnie atakiem prze przeciwko wam. No, dzisiaj, jak się patrzy na świat, taką też mam uwagę troszeczkę do współczesności, bo jest to w końcu mowa, mowa o czasach końca. Dzisiaj się tego Jezusa bardzo różnie maluje. Bardzo różnie. I czasami jest to Jezus bardziej przypominający no, ten świat, który nie zawsze jest idealny, niż ten, który jest, niż ten Jezus, który jest opisany na kartach Pisma Świętego. I pytanie, no, jakiego my Jezusa oczekujemy? Bo ten, który przyjdzie, jeżeli rzeczywiście będzie nieprawdziwy, no to najpe najpewniej będzie odbiciem tych ludzkich oczekiwań. Natomiast ten prawdziwy przyjdzie do tych, którzy czuwają. Tak. Kiedy patrzymy na cały ten opis, no cóż, musimy być czujni. Bo nie każdy, kto dobrze mówi, nie każdy, kto nawet powołuje się gdzieś na Słowo Boże, musi być prawdziwym prorokiem. I świat pokazuje, że te proroctwa się wypełniają. Jest wielu zwolicieli, ludzi, którzy ciągną za sobą drugiego człowieka, czasami całe tłumy, doprowadzając ich tak naprawdę do nieszczęścia. Czasami już nawet docześnie. Nie mówię tutaj w kategoriach nawet już wiecznych. Ale gdy Pan Jezus mówi o swoim powtórnym przyjściu, to nie tylko mówi uważajcie na to, na to i na tamto, ale mówi konkretnie, jak będzie wyglądało jego przyjście, żebyśmy wiedzieli czego się spodziewać. A więc jak opisane jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa w tym 24 rozdziale Ewangelii Mateusza? Że 27, będzie, 30, że będzie, 30, 31. Że będzie tak widoczne jak błyskawica, która jaśnieje aż od, od wschodu aż na zachód. I teraz jeszcze następne wersety mówią. A zaraz po udręcowych dni słońce się zaćmi, księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. Wcześniej to będzie, i wtedy ukaże się na niebie znak syna człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą syna człowieczego przychodzącego na obłokach nieba, z wielką mocą i chwałą. Dziękuję bardzo. Czytamy o wielu takich charakterystycznych cechach powracającego Chrystusa. Po pierwsze, nie będzie to coś lokalnego. Mhm. Nikt nie powie, że Chrystus przyszedł na przykład i jest w Australii i dobrze byłoby się tam wybrać. Nie, bo symbol błyskawicy, która jaśnieje od wschodu aż na zachód, pokazuje nam raczej zjawisko powszechne. 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 Ale warto, może tak podkreślić, te, te konkretne, yy, wzmiankowane tutaj w Ewangelii yy, znaki. Znaki na słońcu, księżycu, a więc przyroda nam będzie mówiła w sposób niezwykły o tym, że dzieje się coś wyjątkowego. Co jeszcze? Zobaczcie, jeżeli czytamy w wersecie 30, ukaże się na niebie znak syna człowieczego, i wtedy będą biadać wszystkie plemiona Ziemi. Czyli ludzie będą przerażeni. Właściwie chyba taką perspektywą przegranego życia, bo nie każdy wiązał życie z Panem Jezusem, nagle dzieją się rzeczy, których człowiek nie rozumie, ale Chrystus wraca, nie pytając go o zgodę. Mhm. Człowiek się tego boi, nie mając żadnej nadziei, żadnej ucieczki. No dramat. Dramat. To jest jakby kontynuacja tego, co jest wcześniej napisane, że, że o tym podwójnym przyjściu, że no. Prawdziwy Mesjasz przyjdzie do tych, którzy czuwają i czekają, i są przygotowani, którzy wiedzą, co, co robić. Tak samo jak chrześcijanie w Jerozolimie byli przygotowani. A też no, jest ten tragiczny opis innych, którzy niestety są nieprzygotowani, bo uznali, że, że nie muszą. Że to nie jest w końcu takie wymagające. Że nie trzeba aż, po, aż tyle poświęcać, że nie. Nie trzeba traktować na poważnie tego Jezusa z Pisma Świętego. Wystarczy go sobie ubrać w swoje własne ubranie. I to wystarczy. To wystarczy. I taki Jezus miły, przyjemny, nasz, swojski, to jest dobry Jezus. Tak? A przecież Pan Jezus mówi, że jest też mieszkańcem nieba, niebo jest do, 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 doskonałe. Tak czy inaczej, czytamy wyraźnie: Ujrzą syna człowieczego. Ujrzą syna człowieczego który przychodzi z wielką mocą i chwałą, to jest też, wiecie, dla nas niewyobrażalne, bo mówimy o czymś, czego naprawdę nie widzieliśmy, przynajmniej ja nie widziałam na własne oczy, Boża chwała. Ale 31 werset mówi, pośle aniołów swoich z wielką trąbą, no to wielka trąba też jest symbolem raczej czegoś doniosłego, głośnego, dostrzegalnego i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Tego nie można nie zauważyć. To jest coś, co wszyscy, bez wyjątku wszyscy żyjący wtedy ludzie mogą zobaczyć, przeżyć, no pozytywnie albo negatywnie, ale, ale tak czy inaczej mówimy o tym, że Chrystus nie pozostawia nas tylko z ostrzeżeniami uważajcie na fałszywe rzeczy, bo to byłoby za mało. Żeby mówić o fałszywych, trzeba przedstawić prawdę. Chrystus i jego powtórne przyjście to jest prawdziwa nadzieja chrześcijan. I nie tylko mamy wiedzieć, że przyjdzie, ale mamy wiedzieć, jak to Pan Jezus zapowiedział. Widocznie jest to ważne, bo jeżeli się nie uchwycimy tego prawdziwego powrotu Pana Jezusa, no to zwiedzenia będą dla nas bardzo niebezpieczne wtedy. Ale idźmy dalej, słuchajcie, bo patrzymy na te wszystkie wydarzenia, które są związane z powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Pan Jezus mówi o tym, że przyjdzie, mówi jak przyjdzie, a mówi kiedy przyjdzie a specjalnie nie powiedział kiedy. Ma to sens, bo chodzi o to, żeby, żebyśmy my byli przygotowani, tak, wcześniej ludzie, żeby byli przygotowani na to przyjście. I dlatego też mówię, dlatego, że nie wiecie kiedy syn człowieczy przyjdzie, wy bądźcie gotowi, bo nie wiecie o której godzinie przyjdzie a nawet mówi o godzinie, której się nie domyślacie. Chociaż są pewne znaki, to jednak nawet ci, którzy wierzą w to, jak nie będą rzeczywiście czuwać, modlić się, to mo mo mogą być zaskoczeni, więc możemy być zaskoczeni, dlatego lepiej być gotowym zawsze. I wiecie, kiedy tak myślę sobie o tym, że Pan Jezus mówi: czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A mimo to ludzie mają, niektórzy ludzie, mają taką jakąś tendencję, że chcieliby wiedzieć i na różne metody szukają obejścia tych słów Pana Jezusa i wskazują, jak nie dzień, to przynajmniej rok. Jak nie rok, to przynajmniej mniej więcej czas jakiś. Po co? Po co? Po co jest nam w ogóle to potrzebne, żeby wiedzieć kiedy? Pan Jezus, gdyby wiedział, że jest nam to potrzebne, to by nam to objawił. Ale, no właśnie, jednak mówi, czuwajcie. Jak sobie wyobrażacie czuwanie, tą gotowość na przyjście Pana Jezusa? Co to jest? To myślę, że to jest nawiązanie do straży, które chodziły po murach i nie mogły przysypiać, tylko trzeba było czuwać, bo mogło się coś wydarzyć. Więc gotowi wszystko, zbroje i tak dalej, musieli mieć oczy otwarte, przyglądać się wszystkiemu. I myślę, że dobrze, żebyśmy obserwowali, co się dzieje w świecie też, bo to nam wskazuje, czy już bliżej jesteśmy przyjścia Pana, czy nie. To raz, a drugi raz nie tylko patrzeć, ale być gotowym. Jak czuwam, to wtedy wszystko jest w porządku. W modlitwie, w czytaniu Bożego przesłania ze Słowa Bożego, w codziennym życiu, w kontaktach z ludźmi. To jest takie aktywne życie nie spanie, tylko aktywne. Zgodzicie się ze mną, gdybym powiedział, że czuwanie i bycie gotowym to tak naprawdę normalne życie? Tylko że z Bogiem? Tak. Plus, wydaje mi się. Coś, co też wychodzi też z tego całego rozdziału, kwestia nastawienia. Czternasty wiersz mówił o tym, że będzie głoszona Ewangelia po całym świecie, to jest kwestia taka, że żebyśmy byli aktywni. Czyli to czu czuwanie poza przyzwoitym, dobrym ży życiem, ugruntowanym w Jezusie Chrystusie w Ewangelii, to jest też życie aktywne. Życie, które jest pełne służby dla innych, a przynajmniej z serca. I życie, które rzeczywiście. Zdąża do tego, aby żeby inni też mogli tą Ewangelię usłyszeć, bo to jest taki znak, że oczekujemy tego przyjścia Jezusa, który zjawi się wtedy, kiedy Ewangelia zostanie ogłoszona. No, a świat zdecyduje, wszyscy ludzie po kolei zdecydują, i wtedy Pan Jezus będzie mógł przyjść. Mamy tutaj w 24 rozdziale przykład pozytywny i negatywny. Myślę tutaj o czekaniu, czuwaniu. Przeczytam negatywny. Jeśli zaś ów zły sługa 48 werset rzekł w sercu swoim Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie której nie zna. I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Normalne życie tylko że bez Boga. E, tak, aktywność, ten człowiek też był aktywny, ale tą aktywnością nie, nie, niewłaściwą. E, natomiast zobaczcie, człowiek wierzący, który czeka na przyjście Chrystusa, nie jest dziwnym człowiekiem. To znaczy, może jest innym na tle, bo na tle tego świata, bo, 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 bo uczciwy, a to czasami jest niepraktyczne, jak ktoś powie. Bo trzeźwy, a przecież to takie jakieś nietowarzyskie dla niektórych. Nie, nie, pewnych rzeczy nie trzeba się obawiać. Natomiast wiem jedno, że życie z Bogiem do czegoś konkretnego prowadzi. I do tego zwiastowania Ewangelii, o którym czytaliśmy kilkukrotnie już, czy mówiliśmy kilkukrotnie, a jest napisane to w tym rozdziale, ale w ogóle o takim też życiu z Bogiem w tych zajęciach, które akurat mam, kimkolwiek jestem jaką pracę mam, mam rodzinę albo nie mam tej rodziny, ale jestem z Bogiem I, i ten moment przyjścia Jezusa Chrystusa nie jest dla mnie ani straszny, ani niebezpieczny, ani nie niebezpieczny, bo jest po prostu to czas, w którym naprawdę Bóg jest po mojej stronie, bo jest moim przyjacielem, bo jest moim zbawicielem, bo jest tym, który pomaga mi, no właśnie w czasach, które nie sprzyjają wierze, pomaga mi wierzyć. Co byśmy jeszcze powiedzieli, tak już na zakończenie tego, tego dzisiejszego rozważania? Że takim powtórnym przyjściem Jezusa dla każdego z nas może być śmierć. Nie zdążył, no po prostu zostało życie przerwane i to już jest koniec. I to jest ten moment, w, w, rzeczywiście, w którym spotkamy się, znaczy ten, ten stan nasz, w którym spotkamy się z Panem Jezusem. Chociaż to, co powiedziałaś, to jest taki skrót myślowy, prawda? Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa to jest ten dzień, którego nie znamy, ale który nastanie, zobaczcie. I mamy obietnice, które konsekwentnie nie tylko w tym miejscu są w Piśmie Świętym. Gdybyśmy tak zebrali z całego Nowego Testamentu, przynajmniej z Nowego, a i w Starym przecież te wypowiedzi są, to Bóg naprawdę ma taki plan. I to jest ważne, że mówienie o przyjściu pana Jezusa w tym pierwszym przyjściu, kiedy urodził się jako dziecko, a nawet później umarł, naprawdę nie miałoby większego znaczenia, gdyby Chrystus nie przyszedł ponownie i nie zamknął jakby tego wszystkiego w jakąś jedną klamrę, całość, dając nam po prostu nowe życie, wieczne życie. A bez powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa tego nie będzie. Więc mamy na co czekać. Mamy czym się cieszyć. Mamy czym się dzielić. I my mamy powód, żeby być na to naprawdę gotowym. Ja bym jeszcze też zachęcał do tego, żeby... Żeby te fragmenty Pisma Świętego, gdzie, gdzie te rzeczy są opisane, czytać i traktować je bardzo po, poważnie. Także, tak samo jak Pan Jezus szczegółowo przepowiedział to, co się będzie działo z Jerozolimą, żebyśmy też szczegółowo patrzyli na to, co zapowiada na czasy końca, bo w tych szczegółach czasami się mówi, mów, mów, one są nieistotne, a czasami właśnie w, w nich tkwi sens. I Pan Jezus. Mówił o konkretnych bardzo rzeczach i mówił, nie róbcie tego albo rób, 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 róbcie to. Módlcie się o to, aby wasza ucieczka była w odpowiednim czasie. Módlcie się o to, żebyście byli przygotowani. I trzymajcie się tego, co rzeczywiście jest takim pełnym wymiarem wierności wobec Jezusa. Nie tylko pewne wybrane elementy, ale wszystko to, czego Jezus sam na, nauczał. Bezpieczeństwo. To nam próbuje zagwarantować Pan Jezus. Ale niech to będzie połączone z wiarą, naszą wiarą, moją wiarą. no Wiarą każdego człowieka, który gdzieś będzie te rzeczy zgłębiał. Kończymy nasze spotkanie. Zakończmy je wspólną modlitwą. Drogi Boże, chcemy Ci bardzo podziękować za to ważne studium. Za to, że mogliśmy dzi dzisiaj patrzeć nie, nie, nie tylko w przeszłość, ale i w przyszłość. Że mogliśmy się, Panie Boże, uczyć o tym, że Ty wszystko przy, przy, przygotowałeś. I chociaż my nie wszystko dzisiaj wie, wiemy, to da, dałeś nam tyle wie, wiedzy, aby nam wystarczyło. I chcesz, żebyśmy mieli dużo na, nadziei, patrząc w przyszłość, żebyśmy wierzyli w to, że Ty nas przez to wszystko przeprowadzisz ku zwycięstwu i radości, że Twój powrót będzie wiel, wielką radością i błogosławieństwem. Spraw, Panie Boże, abyśmy traktowali te wszystkie słowa zapisane w Piśmie Świętym bardzo poważnie, żebyśmy byli rzeczywiście uczciwi w ich słuchaniu, tak, tak jak chrześcijanie w Jerozolimie. I prosimy Cię też o to, aby jak najwięcej osób mogło się przygotować na ten dzień, kiedy Ty przyjdziesz i żeby się nauczyli tego, czym jest czuwanie. A nas też, Panie, ucz, żebyśmy wiedzieli, że jest to pro proces, a nie tylko zdarzenie dwóch lub trzech dni. Jeszcze jest raz. Ale Tobie będzie chwała i cześć. Przez Jezusa Chrystusa zaprosimy o to. Amen. Amen. Chciałbym Wam podziękować za wspólnie spędzony czas. Przy Bożym Słowie to zawsze jest dobry czas. I wiem, że w tych rozdziałach naprawdę moglibyśmy jeszcze poruszyć wiele kwestii, które by nam zajęły sporo czasu. Ale mam nadzieję, że jest to taka inspiracja do tego, żeby to zrobić to w dogodnym czasie. I, i dalej czytać i zgłębiać i, i, i korzystać z tego wszystkiego, co tutaj jest. Chciałbym też podziękować wszystkim, którzy nas słuchają, którzy w ten sposób biorą udział w naszym rozważaniu, a więc dziękuję za ten wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejne rozważanie Słowa Bożego. Jest to kolejna, kolejny urywek Ewangelii według Świętego Mateusza, a będzie mowa o ostatnich dniach naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I te proroctwa, które mówiły o jego śmierci, miały się wypełnić. I każde wypełniające się czy wypełnione proroctwo niech będzie dla nas takim zapewnieniem, że to co mówi Pan Jezus jest prawdą, a to co oglądamy sami w naszym życiu niech będzie naprawdę takie przepełnione obecnością Pana Jezusa. Niech nas wszystkich Bóg błogosławi. Zapraszam na kolejne rozważanie już za tydzień.